To najświeższe rozdziały naszej historii. Atrament kładziony w miejscu, gdzie nie do końca jeszcze wyschła krew. Wydarzenia, których do niedawna w oficjalnym obiegu historycznym po prostu nie było. Pogoda taka, że nawet ścieżki nie bardzo daje się odnaleźć. To jest zdumiewające. Zdarzenia, o których chcemy opowiadać, rozgrywają się w roku 1963, a więc stosunkowo niedawno. I pamięć tu okolicznych jest już bardzo mizerna, panie Sławku. No myślę, że pamięć jest jeszcze całkiem żywa i kultywowana w umysłach ludzkich. Natomiast nie wszyscy chyba jeszcze o tych rzeczach chcą rozmawiać o tym. Tak, taka pani starsza, do której przyszliśmy, kiedy zaczęliśmy pytać o konkrety, zaczęła się natychmiast wycofywać. Czyli ten cień UB wisi gdzieś nad okolicą? Myślę, że przeświadczenie, że im mniej się mówi, tym krócej będzie się przesłuchiwanym, tak dalej było. Jeszcze jest żywe. A oto i początek naszej opowieści. To jest pośmiertne zdjęcie Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, wykonane 21 października 1963 roku. Dwadzieścia parę kilometrów od Lublina przez całe lata ukrywa się człowiek, z którym UB nie może sobie poradzić. Tak, to jest postać niesamowita i zarazem symboliczna, bo można powiedzieć, że jest to ostatni polski partyzant, który zginął 21 października 1963 roku, czyli tak naprawdę 19 lat po tak zwanym wyzwoleniu Lubelszczyzny przez Armię Czerwoną. Majdan Kozic Górnych to dziś wieś na wskroś nowoczesna. Myślę, że te lata 60. to trochę inny obraz. No na pewno scenografia się zmieniła i to diametralnie. Ale duch historii na pewno jest tutaj żywy. Zabudowania beciów, w których ukrywa się Lalek, to jest tak, jak mówili miejscowi, tutaj ta stodoła przebudowana już nieco i tamta obora po lewej stronie to są te fragmenty z białego kamienia nadbudowane czerwoną cegłą. Stąd pochodził, tutaj wszystkich znał, tutaj chodził do szkoły, urodził się w Kozicach Górnych w 1918 roku. Tu chodził do szkoły powszechnej, po której ukończeniu, nie mając pieniędzy na dalszą naukę, wstąpił do szkoły podchorążych żandarmerii w Grudziądzu, którą ukończył i później zaczął służbę zawodową podoficera żandarmerii, służył w Równem, walczył w kampanii wrześniowej, w której dostał się do niewoli sowieckiej. Udało mu się uciec, wrócił w rodzinne strony i zaczął działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ-u Armii Krajowej. Był między innymi dowódcą plutonu tutaj, na tym terenie. W
sierpniu 1944 roku został wcielony do Wojska Polskiego. Jego jednostka została skierowana do Konkolewnicy, gdzie stacjonował wtedy Sąd II Armii Wojska Polskiego. Straszne miejsce, z którym jeszcze nie udało się do końca obrachować historykom. Tak, zresztą niedawno były tam prace ekshumacyjne prowadzone. W momencie, kiedy zobaczył, co tam się dzieje, postanowił zdezerterować z szeregów wojska, uciekł. Zaczął się ukrywać, był między innymi w Łodzi, w Sopocie. Wrócił znowuż na Lubelszczyznę, między innymi w czerwcu 1946 roku wpadł w obławę Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Był przewożony razem z 9 innymi aresztowanymi do Lublina. Udało im się wyzwolić z więzów. W czasie walki zabili 4 ubowców i uciekli. Wiosną 1945 roku na terenie Lubelskiego Inspektoratu Armii Krajowej działały 3 oddziały, którymi dowodzili Zdzisław Broński z Radzica Starego, pseudonim Uskok, Stanisław Łukasik z Motycza, pseudonim Ryś i cichociemny Hieronim Dekutowski z Tarnobrzega, pseudonim Zapora. Chronili się w nich także żołnierze z innych oddziałów partyzanckich AK oraz dezerterzy z armii Berlinga. Na początku 1947 roku związał się z oddziałem kapitana Zdzisława Brońskiego Uskoka. Był tam z dowódcą jednego z kilku osobowych patroli. Patrolował tą okolicę, czyli pogranicze powiatów krasnostawskiego, chełmskiego i lubelskiego. Na początku 1948 roku jego patrol został rozbity, kilku żołnierzy zginęło i praktycznie od tamtego momentu zaczął się sam ukrywać. To jest jeszcze 13 lat do tych fatalnych zdarzeń, które tutaj się rozegrały w październiku 1963 roku. To jest 13 lat czego? Siedzenia w bunkrze, w stodole? Tak, tak naprawdę to był taki system ukrywania się ciągłego marszu. Jak nawet funkcjonariusze UB i SB pisali, Lalek odbywał taką marszrutę kilkudziesięciokilometrową po okolicznych wioskach, gdzie miał zaufanych swoich gospodarzy, u których przebywał po kilka dni, szedł do następnego, nigdy nie mówiąc do kogo idzie i kiedy następnym razem powróci do tego gospodarza, po prostu, żeby uniemożliwić wpadnięcie na... Nie pasjonowała psychologiczna strona. Jak można przez 13 lat być człowiekiem zaszczutym, prawda, i wytrzymywać to równocześnie? No z tego, co jest w materiałach SB, Franczak znosił to bardzo dobrze psychicznie. Zorganizował sobie siatkę współpracowników, która według szacunków SB liczyła około 200 osób. Natomiast funkcjonariusze SB czynili cały czas starania, żeby Franczaka dopaść. Liczono na to, że na podstawie amnestii z kwietnia 1956 roku Franczak się ujawni. Zresztą Franczak nawet był w Lublinie u adwokata, żeby się poradzić, czy się ujawnić, ale czy nie. Ale pewnie nie darowano tych 4 ubowców w czasie ucieczki zabitych. No i jeszcze innych kilka rzeczy. Adwokat poradził mu, żeby jednak się nie ujawniał i pozostał nadal w konspiracji. Praktycznie właśnie od 56-57 roku nasila się rozpracowanie Franczaka Lalka. Tutaj w drukowanym przez pana raporcie, takim finalnym, zamykającym tą sprawę, są zdumiewające historie. Jest cały podsłuch radiowy, centrala nasłuchowa, która tu funkcjonuje, jest agent, który nosi specjalne radiostacje i liput. Zdumiewająca ilość technik, jak na jednego pojedynczego człowieka. Tak, ale to były już działania finalne. Należy jeszcze wrócić nawet te kilka lat wcześniej, 1958-1959 rok, kiedy, wyobraźmy sobie, jest 30 km od Lublina wioski położone w ciszy i głuszy, a funkcjonariusze SB postanawiają zakładać aparaturę podsłuchową w zabudowaniach, których przypuszczają, że mógł się ukrywać, w zabudowaniach jego rodzeństwa, w zabudowaniach jego najbliższej współpracownicy Danuty Mazur w Wygnanowicach. A równocześnie jest prowadzona praca operacyjna, która ma na celu
pozyskanie tajnego współpracownika, który zdradzi miejsce ukrywania się lalka i doprowadzi do jego ujęcia bądź też fizycznej likwidacji. Skąd ta zajadłość przeciw pojedynczemu człowiekowi? No wydaje się, że Franczak był po prostu symbolem tego, że władza ludowa jeszcze nie panowała całkowicie. No, 30 km od Lublina, prawie że 20 lat po zakończeniu II wojny światowej, zbliża się 20. rocznica PKWN-u, początku Polski Ludowej, a tutaj pod Lublinem jeszcze ukrywa się ostatni niezłomny, którego nie można ostatecznie dopaść. Go osaczyli. Tutaj przyniosła efekty kilkuletnia praca operacyjna. Tutaj należy powiedzieć, że funkcjonariusze SB robili bardzo dużo, żeby pozyskać tajnego współpracownika. To różnie się układało, bo udawało się im pozyskiwać tajnych współpracowników spośród najbliższych jego pomocników, ale jak wykazują akta SB, ci ludzie, podpisując akt współpracy, później zrywali tą współpracę, przyznawali się przed Franczakiem, że podpisali akt współpracy i jak to funkcjonariusze SB ujmowali, byli agentami dwulicowymi, prawda? Czyli pomagali nawet Franczakowi w prowadzeniu pewnej gry z SB. Efekty tej pracy operacyjnej przyniosło pozyskanie do współpracy człowieka, któremu nadano później kryptonim Michał. Został pozyskany w 1963 roku, ostatecznie w maju podpisał deklarację współpracy. Wtedy był to Stanisław Mazur, możemy ujawnić jego nazwisko. Wtedy mieszkał w Lublinie. Przez prawie 2 miesiące funkcjonariusze SB, m.in. porucznik Ryszard Trąbka i porucznik Kazimierz Mikołajczuk, pracowali nad tym, żeby go zmusić do tego, żeby podpisał akt współpracy. Ostatecznie stało się to w maju. I od maja zaczyna się gra operacyjna z tym tajnym współpracownikiem przeciwko Franczakowi. Dla SB przełom nastąpił w sierpniu 1963 roku, kiedy tajnemu współpracownikowi kryptonim Michał udało się bezpośrednio spotkać z Franczakiem. Wtedy SB przekonała się o tym, że ten agent jest bezcenny i jego dalsze wykorzystywanie doprowadzi do ostatecznej likwidacji miejscowi Franczaka. Miejscowi mówili, że finał rozegrał się tutaj na obszarze tego lasku i tam gdzieś podobno ma być jakaś lipa, pod którą lalek zginął. Tak. Sytuacja wyglądała. Czy rozwiązała się jakaś walka? Sytuacja wyglądała w ten sposób, że tajny współpracownik kryptonim Michał umówił się na spotkanie 20 października 1963 roku i do tego spotkania z Franczakiem doszło. Natomiast w okolicy był przygotowany punkt nasłuchowy, dlatego że przebieg rozmowy miał być podsłuchiwany przez funkcjonariuszy SB umieszczonych w piaskach w Gminnej Radzie Narodowej. Natomiast i w okolicy była przygotowana grupa likwidacyjna, która miała przystąpić do likwidacji Franczaka. Tego dnia akcja się nie powiodła, dlatego że zawiodły środki łączności. Ale agent Michał zrobił rzecz następującą. Na to spotkanie z nim Franczak został przywieziony motocyklem przez Wacława Becia. I agent zapamiętał numery rejestracyjne tego motocykla. Następnego dnia spotkał się z porucznikiem Mikołajczukiem, który był jego oficerem prowadzącym, i przekazał SB numery rejestracyjne tego motocykla. Bardzo szybko sprawdzono w prezydium Powiatowej Rady Narodowej, że ten motocykl należy do Wacława Becia. Uruchomiono działania, zorganizowano 35-osobową grupę ZOM-u wzmocnioną kilkoma oficerami SB i wyruszono właśnie z Lublina. To ogromna siła przeciw jednemu człowiekowi. Do Majdana Kozic Górnych. Podjechano tutaj
otoczono zabudowania beciów i w momencie, kiedy funkcjonariusze ZOMO i SB zaczęli otaczać zabudowania, Franczak wyszedł ze stodoły, zorientował się, że jest okrążony, zaczął uciekać, udało mu się przebiec około 300 metrów do czyli tam zabudowania, gdzieś za ten domek na skraj lasu. Tak, do zabudowań Misiurów, ostrzeliwał się. Gdzieś? Nie, nie, bo tu. Bo tego budynku. Tutaj, tak? Tak, od beciów tam stamtąd. Tak. I? I tędy koło nas, o tu. I aż pod tamto mieszkanie. Ja podejdę tutaj, proszę, na ruch. O tędy koło nas ucieka. Była pani świadkiem wtedy tych zdarzeń, tej strzelaniny? To znaczy, że ja byłam w polu w tym czasie. I jak tu się to wszystko stało i z pola, bo tak prawie do kilometra, bo to było w same wykopki buraków. I z pola zauważyłam tylko, jak puszczali takie chyba to rakiety do góry. To nie wiem, co to był za znak. To z pola widziałam. A już potem, jak żem przyszła, bo tu mama została z dzieckiem w domu, z małym, bo córka miała roczek dopiero. To już było samym wieczorem, także jak wróciłam z pola, no to już było po fakcie. Widziała pani tego zabitego? A skąd? Tu nie puścili nikogo. Tylko upowiadała mi teściowa. To, że ja nie widziałam tego, tak, bo mi mówiła teściowa. Bo tu była, jak mówię, tu jeszcze w oknie, tu dziecko siedziało tu w tym oknie, to jeszcze złapała to dziecko, mówi, że i uciekła, bo była na podwórku. Widziała to wszystko, no ale już niestety rok jak zmarła, także to tylko ja to z upowieści. Wiedzieliście, że tutaj się ukrywa lalek w okolicy? A skąd? A kto wiedział? Skąd kto wiedział? Nigdy w życiu nikt nic nie wiedział. Panie Sławku, zajmuje się pan tą sprawą długo, ale nie był pan tu jeszcze. No jestem pierwszy raz. Jak dla historyka wygląda taki wewnętrzny, psychiczny kontakt? To przejście od papierowej sfery do realnie dotykanej ziemi, miejsca, dramatu. Tutaj jak patrzę na to miejsce, tak jakby czas się zatrzymał, dlatego że w materiałach zgromadzonych w archiwum IPN-u są zdjęcia właśnie tych zabudowań Ludwika Misiury, ogrodu, w którym zginął lalek. I fotografia wygląda dosłownie tak samo. No, nie ma śniegu, bo wtedy był 21 października. Teraz jest pełnia zimy, ale otoczenie jest to samo. Tylko tak sobie zawsze myślę, że w takich miejscach trzeba jednak stawiać znaki, prawda? Tu kończy się historia podziemia na Lubelszczyźnie. No nie tylko na Lubelszczyźnie. Można powiedzieć, że podziemia w Polsce, bo jest to ostatni partyzant polskiego podziemia niepodległościowego. Czyli są wszelkie powody, żeby tu jakiś kamień, tablicę umieścić. Wydaje się, że jest to słuszna idea. Tylko trzeba znaleźć ludzi, którzy by to chcieli zrobić. Tutaj wtedy sprowadzono jeszcze dwie osoby, które miały ostatecznie potwierdzić, że zabitym jest Franczak. Następnie zwłoki Franczaka załadowano na samochód, powieziono do prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie. Nie oddano rodzinie? Zwłoki oddano, tyle że pozbawione głowy, to miał być chyba jeszcze jeden sposób poniżenia tego człowieka, wydano rodzinie i Franczak został, zwłoki Józefa Franczaka zostały złożone w grobowcu. Po stronie bezpieczeństwa pewnie były nagrody, odznaczenia, awanse. No, na pewno oficerowie, którzy doprowadzili do tego finału, czyli przede wszystkim porucznik Kazimierz Mikołajczuk, który był głównym odpowiedzialnym za pozyskanie agentury i za prowadzenie tej sprawy operacyjnej, porucznik Ryszard Trąbka, awansowali za tą akcję, dosłużyli się stopniów kapitanów. Zawsze, kiedy opowiadałem, panie Sławku, o tych najnowszych historiach, mam uczucie, że niektórzy i aktorzy, i uczestnicy tych wydarzeń siedzą w tej chwili w miękkich fotelach i nas oglądają. Pewnie pospolitość przeżyła tych ludzi. Tak, ci funkcjonariusze SB, niektórzy z nich jeszcze żyją.
Przychodzą do was, mówią coś, składają relacje? No nic mi o tym jak dotychczas nie wiadomo. A byłoby to ciekawe poznanie drugiej strony. Historyk zawsze potrzebuje wielostronnego spojrzenia. Oczywiście, wtedy ten obraz będzie jak najbardziej obiektywny i pełny. Za tydzień powracamy do rachunków ze zbrodniczą Luftwaffe. Opowiemy o wyroku na Frampol i nieznanych dotąd szczegółach jego wykonania. Do zobaczenia.